Telewizja Kopernik. Twój styl życia. Jak szybko można jechać poza terenem zabudowanym? O dokładne limity prędkości w zależności od rodzaju drogi zapytaliśmy ekspertów. Droga poza miastem. Brak znaku określającego limit dopuszczalnej prędkości. I moment niepewności kierowcy. Gdzie zatem szukać precyzyjnej informacji o dopuszczalnej prędkości, z jaką możemy się poruszać poza obszarem zabudowanym? Z pomocą przychodzą przepisy, a dokładniej ustawa Prawo o ruchu drogowym, zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej, na przykład w sieci. Jest to akt prawny, który reguluje zarówno kwestie związane z dopuszczalną prędkością, z prędkościami, z jakimi możemy się poruszać na przykład na różnych rodzajach dróg, jak również z innymi zasadami ruchu drogowego, których to zasad kierowcy powinni w ramach poruszania się przestrzegać. Przepisy poruszają również kwestie tak zwanej bezpiecznej prędkości. Nie należy jednak zapominać, że nawet informacja na znaku drogowym i nowy pojazd wyposażony w technologie ułatwiające prowadzenie nie mogą zastąpić zdrowego rozsądku kierowcy. Nie ma takiego pojęcia bezpieczna prędkość, gdy mówimy już o prędkościach rzędu 80-90 km na godzinę. Pamiętajmy, że crash testy, które się przeprowadza, aby testować elementy systemu właśnie bezpieczeństwa w pojazdach, odbywają się przy prędkościach około 64 km na godzinę do 80 km na godzinę. Przypomnijmy zatem, z jaką prędkością kierowca samochodu osobowego może poruszać się poza obszarem zabudowanym. Na autostradzie 140 km na godzinę, na drodze ekspresowej dwujezdniowej 120 km na godzinę, natomiast na drodze ekspresowej jednojezdniowej lub na drodze dwujezdniowej o co najmniej dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla każdego kierunku wynosi 100 km, na pozostałych drogach natomiast 90 km na godzinę. Mundurowi przypominają, że zbyt szybka jazda może zakończyć się mandatem, ale może też znacznie gorzej, bo przecież niedostosowanie prędkości do warunków na drodze od lat pozostaje jedną z najczęstszych przyczyn wypadków. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv